Cześć, ja jestem Divioner, a dzisiaj zapraszam was do kolejnego cyklu z serii poradników do gry Stellaris. Otóż dzisiaj zajmiemy się pewną kwestią, która dla graczy początkujących może okazać się niemałym wyzwaniem. Mianowicie, każdy początkujący gracz zdarzający się z grami od studia Paradox ma niecienką ścianę do przebicia. Gry są tak rozbudowane, że trzeba spędzić sporo czasu, aby nauczyć się grać, a kiedy wydaje nam się, że dobrze nam poszło, zazwyczaj nasz entuzjazm rozwiewa nowo odkryte imperium, które jest po prostu trzy razy takie jak my. W tym poradniku omówimy sobie, co trzeba zrobić, aby skolonizować planetę i jakie są wymagania do tego, aby podjąć te kroki. Oczywiście zapraszam również do komentowania, oceniania i subskrybowania kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami. W pierwszym kroku musimy znaleźć nasz statek badawczy, który jest w układzie macierzystym. Oczywiście na start dostajemy jedną załogę statku badawczego oraz 3 korwety plus jeden statek konstrukcyjny, co byśmy nie musieli startować od zera. Otóż wybieramy sobie ten jeden statek badawczy, jedną załogę statku badawczego, którą aktualnie posiadamy i dajemy im nakaz badania układów, które znajdują się w pobliżu naszego układu macierzystego. Wybierając załogę statku badawczego, możemy wydać im polecenie badania kilku układów po kolei. Aby zaplanować badanie układów, wystarczy, że przytrzymamy Shift i wydamy kolejkę polecenia. W tym momencie możemy sobie później odkliknąć lewym przyciskiem myszy i nasz statek badawczy będzie wykonywał zleconemu badania układu. Musimy również zwrócić uwagę na to, że nasz statek badawczy posiada dwie opcje. Jedną z tych opcji jest odkryj układ, a drugą jest zbadaj układ. Czym one się różnią? W pierwszym statek badawczy tylko odkrywa ten układ, dodaje nam oczywiście wgląd, że układ został odkryty, ale nie został zbadany doszczętnie. Możemy się poruszać przez ten układ, ale nie wiemy co się tam znajduje, jakie zasoby, żadnych informacji odnośnie planet, także wybieramy sobie zbadaj układ, wtedy mamy 100% skan całego układu i wiem, co się w nim znajduje. Okej, przejdźmy do sedna. Załóżmy, że udało nam się odkryć planetę, która nadaje się do kolonizacji przez naszą rasę. Jakie musimy poczynić kroki następne? Otóż, żeby skolonizować daną planetę, którą odkryliśmy w układzie nieopodal, musimy zbudować tam posterunek graniczny, czyli inaczej placówkę. Wtedy zapewni nam ona przyłączenie tego układu do naszych terenów. Lecz zanim będziemy mogli zbudować posterunek graniczny w danym układzie, musimy wrócić się do kwestii omawianej wcześniej. Układ musi być całkowicie zbadany, abyśmy mogli zbudować ten posterunek graniczny. Posterunek graniczny kosztuje nas stopy metalu oraz pływy. Im układ znajduje się dalej od naszej granicy, tym musimy wydać większą ilość wpływów. Także najlepszą opcją będzie kolonizowanie, znaczy się zajmowanie układów po kolei. Tak więc, udało nam się pozyskać planetę, która znajduje się w obrębie naszych granic. I co teraz? Co trzeba zrobić, żeby w końcu móc tam postawić stopy, czy tam inne kończyny? Tak więc, musimy zbudować statek kolonizacyjny. Jeżeli wcześniej znaleźliśmy sobie planetę, możemy sobie zlecić budowę wcześniej w stoczni, ale możemy też z punktu planety, klikając na planetę i mamy opcję tam kolonizm. Wtedy wybieramy sobie rasę, którą chcemy osiedlić na tej planecie. Wybieramy sobie rasę, którą posiadamy, ponieważ na początku gry mamy do dyspozycji tylko swoją własną. No chyba, że gramy cyborgami, to mamy jeszcze drugą rasę, podwładną, coś takiego. I możemy wtedy sobie właśnie zbudować statek kolonizacyjny. Jak klikniemy kolonizuj tu w oknie planety, automatycznie nam buduje statek kolonizacyjny w stoczni. I automatycznie powinno również nam go po zbudowaniu wysłać do kolonizacji tej planety, ale czasami mechanizmy nie zadziałają i statek owy będzie w naszej przestrzeni portu sobie wisiał. I wtedy musimy kliknąć na ten statek kolonizacyjny. On tam kosztuje żywność, stopy chyba metalu oraz towary konsumpcyjne. I musimy kliknąć sobie ten statek, przejść do tej planety i kliknąć kolonizuj.
prawym przyciskiem mysz, później kolonizuj. Ewentualnie z powrotem wracamy do okna planety i klikamy sobie kolonizuj i już mamy zbudowany statek kolonizacyjny i klikniemy i ten statek będzie sobie frunął. Ale jest też jedno ale. Jest ważna kwestia odnośnie kolonizacji planet na początku i rozbudowy naszego imperium. Trzeba mądrze wybrać w tradycjach. Ale to jest materiał na inny odcinek, do którego zapraszam. Pojawi się on prawdopodobnie przed tym, bo on będzie wchodził w skład poradników dla początkujących takich świeżo o co grę włączyli. Także w sumie z mojej strony to będzie na tyle. Myślę, że w miarę to jakoś omówiłem. Zapraszam na kolejne poradniki. Trzymajcie się i strzała.